Materiał sponsorowany przez markę jogurtów Activia. Centrum naszego dowodzenia zazwyczaj lokalizujemy w głowie. To ona odpowiada za zdolność logicznego myślenia, analizowanie, odczuwanie radości i smutku. Okazuje się jednak, że na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne oddziałują także jelita wyposażone we własny układ nerwowy, tak zwany trzewny, który wpływa na nasz nastrój, decyzje oraz stan zdrowia. Wydawnictwo Zwierciadło, marka Activia oraz Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka, zapraszają na podcast Jelita to Twój drugi mózg, w którym wspólnie z ekspertami wyjaśnią, jak jelita wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu. Dziś moim gościem jest profesor Łukasz Krych z Uniwersytetu w Kopenhadze, doktor habilitowany nauk biologicznych oraz dyrektor do spraw badań i rozwoju GeneX1, biolog molekularny. Jeden ze światowych pionierów badań nad związkiem mikrobiomu jelitowego oraz zdrowiem i chorobami w modelach ludzkich i zwierzęcych. Posiada silne międzynarodowe zaplecze akademickie, doświadczenie w szerokim zakresie technik molekularnych, analizie danych sekwencjonowanych nowej generacji, NGS. Autor wielu międzynarodowych publikacji, uczestnik międzynarodowych projektów naukowych, inicjator i opiekun naukowy projektu Nanobiom. Witam Pana, Panie Profesorze. Witam serdecznie, witam Pani Kasiu, dziękuję za zaproszenie. Łączymy się, ponieważ Pan Profesor jest w Kopenhadze, więc najpierw zapytam może, dlaczego akurat Kopenhaga? Kwestia przypadku. Kopenhaga. Raz przyjechałem tutaj, będąc na studiach, na pierwszą wersję programu Erasmus i można powiedzieć, to tutaj właśnie liznąłem europejskiego stylu prowadzenia i robienia badań naukowych. Bardzo mi się to spodobało. Oczywiście wróciłem potem na studia do Poznania, gdzie kończyłem Uniwersytet Przyrodniczy, ale jeszcze gdzieś tam zawsze mnie ciągnęło z powrotem do Kopenhagi, bo widziałem, że Kopenhaga była tym hubem biotechnologicznym. No i jakoś tak się moje życie ułożyło, że przyjechałem tu na doktorat i właśnie doktorat robiłem odnośnie modeli matematycznych opisujących zależności pomiędzy mikrobiotą a chorobami autoimmunologicznymi. I to był właśnie taki początek tych badań i okazało się, że ten temat jest na tyle gorący, że fundusze były cały czas na uczelni dostarczane, więc robiłem też tutaj postdoka, ja potem założyłem własną grupę, no i teraz jestem, gdzie jestem. Jeszcze rok przed 40, ale mam nadzieję, że jakaś kariera jest przede mną. Stąd Kopenhaga. Nie mam wątpliwości, obserwując pańskie działania naukowe. A temat mikrobiomu poruszany jest w nauce od kilkunastu lat. Jak ja studiowałam dietetykę, to właściwie było to zajęcia takie na jeden wykład. A teraz śmiem twierdzić, że już cały przedmiot mógłby z tego powstać i na pewno na wielu uczelniach już jest taki przedmiot. Co takiego się stało, że ta mikrobiota teraz zajmuje tak bardzo miejsce we wszystkich konferencjach naukowych i w świecie medycznym i naukowym, a wcześniej nie był tak gorący? Ja wiem, że jest to pytanie z tezą już, ponieważ znam właśnie pańską karierę naukową, ale poproszę o wyjaśnienie dla słuchaczy naszych. Dokładnie tak. To znaczy dużo się stało i tutaj za chwilę może mogę skrócić historię badania nad mikrobiomem. To jest prawda, że teraz to jest bardzo gorący temat i można powiedzieć, że przyczyną tego są grupy naukowe takie jak nasza, ponieważ zaczynamy odkrywać rzeczy, o których nie wiedzieliśmy do tej pory i teraz okazuje się, że ten mikrobiom ma dużo więcej, wpływa na dużo więcej rzeczy, nam się niedawno wydawało. Zaczęło się od tego, że właśnie w tym czasie, gdy studiowaliśmy oboje prawdopodobnie, cała wiedza o mikrobiomie opierała się o mikrobiologię klasyczną, czyli jest to mikrobiologia, w której hodujemy bakterie na płytkach, czyli stwarzamy dla nich jakieś warunki, żeby rosły na płytkach, wtedy oglądamy te bakterie, liczymy. No i z tą wiedzą, którą mieliśmy wtedy, wydawało nam się, że jest tam trochę tych bakterii, pomagają nam strawić niektóre części pożywienia i to w zasadzie tyle. Dlatego ten wykład mógł się zostać skrócony do 45 minut.
Jednak to w sumie adwent technologii w dziedzinie biologii molekularnej pozwolił na obalenie tego mitu, że tam jest tylko trochę bakterii i że one mają jakiś tam minimalny wpływ na nasze zdrowie. Jakby największy szum zaczął się około 2005 roku, kiedy właśnie pojawiły się te NGS, jak pani wspomniała, czyli Next Generation Sequencing. Co to jest? Otóż okazuje się, że by analizować mikrobiom, najlepszą metodą jest analizować ich materiał genetyczny. Dlaczego? Dlatego, że większość tych z bakterii, które mamy w jelitach, te, które do tej pory rosły na tych płytkach, okazuje się, że to były tylko wierzchołek góry lodowej. To tylko niewielka ilość, która potrafiliśmy wyhodować na tych płytkach, ponieważ większość, ponad 90%, nie jesteśmy w stanie odtworzyć tych samych warunków, które istnieją w jelicie. I okazuje się, że wiele z tych bakterii potrzebuje dokładnie tych samych warunków. Już nawet nie chodzi o brak tlenu, ale też potrzebują siebie nawzajem i potrzebują też gospodarza, aby mógł rosnąć na tych płytkach. Stąd nasza wiedza była bardzo ograniczona i w momencie, gdy zaczęliśmy odczytywać kod genetyczny tych mikroorganizmów, okazało się, że jest ich tam znacznie więcej i ich potencjał genetyczny jest znacznie większy niż nam się wydawało. I to jakby pobudziło wyobraźni naukowców, skoro jest ich tam tak dużo, skoro potrafią zrobić tak wiele, dlaczego my uważamy, że one tylko pomagają nam w trawieniu albo że ich udział jest tak znikomy. Te NGS-y nieszczęsne, to jest temat na osobny wykład. Tak naprawdę my mamy tutaj wykłady, które trwają czasami 2 tygodnie, żeby wytłumaczyć, na czym to polega, ale też prowadzę wykłady, gdzie w najprostszych słowach, żeby uświadomić studentom, jak wielki przeskok naukowy dokonał się w tej dziedzinie. Zawsze używam takiego przykładu, że w latach 90., na początku lat 90. Powstał projekt zainicjowany przez Stany Zjednoczone, aby sekwencjonować jeden ludzki genom. Jeden ludzki genom to zaledwie 3,2 miliarda literek kodu genetycznego i sekwencjonowanie kodu ludzkiego genomu polegałoby na tym, że odczytamy w kolejności tych 4 liter kodu genetycznego AGTC, jaka jest kolejność tych 3,2 miliarda literek. Stany Zjednoczone poprosiły o pomoc 5 innych krajów, więc 6 krajów, zdecentralizowane laboratoria, tysiące sprzętów naukowych, tysiące aparatur do sekwencjonowania DNA, dziesiątki tysięcy personelu, wszyscy z jednym zadaniem, sekwencjonujmy jeden ludzki genom. I to się udało po około 13 latach, czyli ponad 10 lat. Założenie było 15 lat, ale po 13 latach ukończono projekt, chociaż tak naprawdę to było jakieś 90% całego zadania. No i projekt też kosztował bagatela 3 miliardy dolarów, czyli można sobie wyobrazić, że podatnik zapłacił około dolara za jedną literkę kodu genetycznego. Projekt został zakończony w 2003 roku, a w 2005 roku, czyli zaledwie 2 lata później, na rynek wchodzi pierwsza aparatura NGS, czyli sekwencjonowanie nowej generacji, i okazało się, że na tym jednym sprzęcie jedna osoba, czyli pojedynczy personel, był w stanie otworzyć ten 13-letni międzynarodowy projekt w jeden tydzień i koszt tego przedsięwzięcia był kilkaset tysięcy dolarów. Dzisiaj u mnie w laboratorium stoją sprzęty, które potrafią wygenerować 50 genomów ludzkich dziennie, gdzie koszt takiego genomu już jest poniżej 1000 dolarów. Więc łatwo sobie teraz wyobrazić, to nawet nie był wykładniczy przeskok, to był przeskok, jeżeli chodzi o generowanie danych, jeżeli chodzi o cenę, kilkadziesiąt tysięcy razy lepszy. Więc dzisiaj żyjemy w bardzo ciekawych czasach, ponieważ jakbyśmy porównali badanie na przykład na DNA jako takie, czy to naszego genomu, czy mikrobiomu, czy jakiegokolwiek DNA, jakbyśmy porównali to do lotów w kosmos i ten pierwszy projekt, to był międzynarodowy projekt, żeby wylądować na Księżycu, to dzisiaj badania molekularne są tymi lotami komercyjnymi w kosmos. Zwykłego Kowalskiego stać, żeby zrobić bardzo skomplikowane badanie, które jeszcze w latach 90. wymagałoby międzynarodowego wysiłku. I to właśnie to się stało,
ta łatwość w generowaniu danych, że naukowcy sięgnęli po tą technologię, aby zajrzeć w głąb naszego mikrobiomu. No i tam na początku lat 2010-2012, wtedy był ten pierwszy szok. Pierwszy szok był, ile tak naprawdę tych bakterii mamy. Okazało się, że nie jest ich tak mało, jest 10 do 14 i w prostych słowach jest to mniej więcej tyle, ile komórek budujących nasze ciało. Ja pamiętam takie porównanie, które przeczytałam, że jak patrzę w lustro, to połowa z tego, co widzę, to jestem ja osobiście, a druga połowa to są moje bakterie. Wprawdzie one tam są ukryte i są mniejsze, te komórki bakteryjne, prawda? Ale jednak jest ich tak bardzo dużo. Dokładnie tak. Bakteria jest dużo mniejsza niż nasza komórka, stąd zajmuje dużo mniejszą przestrzeń, ale liczebnie jest ich mniej więcej tyle samo, ile naszych komórek. Jednak chyba większym szokiem dla naukowców okazało się to, że nasz genom, mimo tego, że jest tak duży, zaledwie 3% naszego genomu koduje jakieś białka, koduje to, z czego jesteśmy zbudowani. Ta reszta, czyli 97%, pełni funkcje regulacyjne. Oznacza to, że nasz genom musi tworzyć chromosomy, które pamiętamy z lekcji biologii. Te chromosomy muszą się otwierać, zamykać. Musimy czytać tą informację genetyczną. Inną informację czytamy w skórze, a inną informację czytamy w komórkach kości. Więc ta część regulacyjna zajmuje dosyć sporo. Bakteria nie ma tego problemu. Bakteria ma luźno rozrzucone DNA w swojej komórce, nie musi tworzyć chromosomów, ma bardzo mało tych części regulacyjnych, więc prawie 100% jej genomu koduje coś, koduje białka. Więc naukowcy szybko sięgnęli w głąb tych informacji, mając już sekwencjonowanie ludzki genom, porównali, ile tak naprawdę genów ma nasz mikrobiom, czyli jaki jest potencjał genetyczny naszego mikrobiomu. I okazało się, że jest on 100 do 150 razy większy, czyli liczba genów, które niesie nasz mikrobiom, to jest prawie 3 miliony, podczas gdy nasz ludzki genom ma zaledwie 25 tysięcy. Stąd to był jakby to był taki drugi może szok w świecie naukowym, który pobudził wyobraźnię wielu grup badawczych, które chciały sprawdzić, ten potencjał genetyczny jest zbyt duży, aby móc mówić, że te bakterie pomagają nam wyłącznie w trawieniu. I stąd okazało się, że bakterie mają wpływ na dużo, dużo więcej rzeczy, na wiele potencjalnych chorób o podłożu autoimmunologicznym, czyli bakterie wpływają na rozwój naszego układu odpornościowego, ale też wpływają w tym wczesnym etapie życia na rozwój mózgu, co też niesie ze sobą ewentualnie, gdy coś pójdzie nie tak, problemy behawioralne, problemy takie jak depresja, zaburzenia snu. I dzisiaj więcej badań prowadzimy, więcej zależności mikrobiomu z naszym życiem, z naszym zdrowiem odkrywamy i to jakby przekłada się właśnie na popular science, czyli na i stąd ten szum. Brzmi to trochę jak science fiction dla mnie, bo to oznacza, że to, co mam w brzuchu i te bakterie, które żyją w moim brzuchu, mają znacznie większy wpływ na moje funkcjonowanie codzienne niż moje własne komórki. Rozmawiając z profesor Karoliną Skonieczną-Żydecką, właśnie pani profesor poruszyła ten temat i mówiła, że potencjał genetyczny bakterii w naszym ciele jest o wiele większy niż nasz. I jeżeli porównamy genom człowieka na przykład do szympansa, to tutaj jest pewna różnica, ale jeżeli porównamy genom jednego człowieka i drugiego ich mikrobiomów, to nagle okazuje się, że te zmiany są znacznie większe. Czy już teraz jesteśmy w stanie na przykład przyłożyć to w praktyce? To znaczy, czy możemy tak wpływać na nasz mikrobiom, żeby zmieniać to, co dzieje się z naszym ciałem? To znaczy, są z pewnością różne szczepy bakterii, które podajemy pacjentom na przykład w przypadku biegunek silnych albo w przypadku
różnych chorób przewodu pokarmowego. Są również takie szczepy, które warto podać pacjentom w depresji i czytałam badania, które pokazują, że nawet porównywalne są efekty z lekami przeciwdepresyjnymi. Ale czy właśnie tym na przykład się zajmujecie, że badacie konkretne genom konkretnych bakterii i wtedy wiecie, które szczepy podać w przyszłości, domyślam się, pacjentom? No taki by był plan długoterminowy, ale jest w tym trochę prawdy, jest w tym duża część prawdy, jednak jest to zadanie o wiele trudniejsze, niż nam się wydaje. Nasza grupa zajmowała się bardzo szczegółowym badaniem tego pierwszego etapu zaraz po urodzeniu. To znaczy chcieliśmy wiedzieć, jak wygląda sukcesja kolejnych bakterii, gdy rodzimy się niemalże sterylni, które bakterie przechodzą wcześniej, jak wygląda proces kolonizacji. Ponieważ my w naszej grupie wyznajemy trochę teorię, tak zwaną teoria higieny zakłada, że jako ludzkość wyewoluowaliśmy razem z naszym mikrobiomem. I bez niego nie bylibyśmy w stanie przetrwać, nie bylibyśmy w stanie zająć kolejnych nisz ekologicznych, nie bylibyśmy w stanie jeść nowych rzeczy. I to właśnie ten zwiększony potencjał genetyczny naszego mikrobiomu pozwalał nam pobierać energię z innych źródeł, które sami nasz organizm nie byłby w stanie wyekstrahować, ale też nas bronił przed innymi patogenami i sterował naszą gospodarką hormonalną. I okazuje się, że ten pierwszy etap, by nasz rozwinął się nam prawidłowy, w zależności od tego, jak go nazwiemy, ale prawidłowy mikrobiom. Wyznawcami, zwolennikami tak zwanej teorii higieny. Teoria higieny zakłada, że wszystkie problemy, jakie mamy obecnie z dysbiozą mikrobioty, czyli z nieprawidłową funkcją naszej mikrobioty, wiążą się ze zmianami nawyków higienicznych, jakie niewątpliwie wydarzyły się w ostatnich 100 latach. Łatwo możemy sobie wyobrazić, że nawet jeżeli pomyślimy, jak w jakich warunkach dzisiaj odbywają się porody, odbywają się w warunkach niemalże sterylnych, w szpitalach, a jeszcze około 100 lat temu porody odbywały się zwyczajnie w domach. Jeżeli pójdziemy dalej tym tropem, możemy sobie też wyobrazić, że dziecko, które urodziło się w tamtych czasach, miało większą szansę, aby napotkać rozmaite bakterie, zwłaszcza jeżeli mówimy, że ten okres 2 lat, tych pierwszych 2 do 2,5 roku, to jest ten okres, gdzie nasz układ pokarmowy jest kolonizowany przez bakterie. I im więcej tych bakterii pozna w ciągu tego pierwszego etapu życia, tym więcej bakterii w późniejszym czasie będzie już rozpoznane przez jego układ odpornościowy i nasz układ odpornościowy uczy się też, jakie bakterie są dla nas dobre, a jakie złe, i przez to potem żyjemy w jakiejś harmonii z naszym układem odpornościowym. Jeżeli zaburzymy ten proces, no to nasz układ odpornościowy w późniejszym czasie zaczyna walczyć z bakteriami, które poznał, a których nie nauczył się wcześniej. I to jakby łączy się również z tak zwaną coś, co my odkryliśmy też w naszych badaniach. Okazało się, że to nie jest tak proste, że tylko pewne bakterie przychodzą w tym wcześnym okresie, tych 2,5 latach, tylko to są, okazuje się, że istnieje pewne okno szansy, tak zwane window of opportunity, kiedy dana grupa bakterii ma szansę skolonizować nasz układ pokarmowy. To znaczy, że oczywiście to okno jest dosyć szerokie, ale wszystko wskazuje na to, że mniej więcej w jakimś okresie czasu dane bakterie muszą wejść i skolonizować nasz układ pokarmowy, ponieważ jeżeli to okno ominiemy, to w późniejszym czasie te bakterie już nie będą mogły wejść, a przynajmniej ich sukcesja już będzie mocno ograniczona, co będzie się wiązało z tym, że nasz układ, nasza mikrobiota
rozwinie się jako ta dorosła, jako ta dojrzała mikrobiota, rozwinie się i uzyska tą dojrzałość z bardzo ograniczoną, bardzo ograniczonej liczbie, czyli z tym obniżonym indeksem różnorodności. A jak już wspominaliśmy, Ignes, indeks bioróżnorodności, im wyższy, tym lepiej, ponieważ mając więcej bakterii, tym większa szansa, że dane bakterie przejmują dane funkcje nawzajem i ten balans jest zachowany. A ile trwa takie okno możliwości? Bo rozumiem, że jedno to jest bardzo ważne, na przykład w jaki sposób dziecko się urodzi. Czy jest to poród przez cesarskie cięcie, czy naturalnymi metodami? Czy jest to poród naturalny, czy jest to poród przez cesarskie cięcie? Ale mam nadzieję, że to okno jest nieco dłuższe i mówię tu jako mama dzieci, które ze względu na swój duży rozmiar musiał urodzić się przez cesarskie cięcie. Żeby była jasność też, my też prowadzimy badania właśnie na myszach, chcieliśmy też zobaczyć, jaki jest wpływ. Przez cesarskie, mieliśmy grupę mysz przez cesarskie cięcie, przez naturalny poród. Porównywaliśmy, widzieliśmy, że mikrobiota jest zdecydowanie różna i widzieliśmy też, że ma to reperkusje w rozwoju na przykład układu immunologicznego. Ja nie twierdzę, że cesarskie cięcie jest złe. Ja uważam, że jeżeli zachodzi potrzeba, lekarz podejmuje decyzję. To jest wiadomo, ratujemy życie. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych wiem, że jest praktyka, że cesarskie cięcie jest na życzenie, że matki czasami nie karmią piersią bardzo szybko. Po urodzeniu przechodzą na mleko sztuczne, a dzisiejsze badania naukowe wskazują jednoznacznie, że i taka też jest praktyka w Danii. Dziecko po porodzie nie jest nawet myte, musi mieć kontakt ze skórą matki. Najlepiej, jeżeli jest szansa, żeby się urodziło naturalnie. Jeżeli nie, to też się podaje. I szpitale to nie tylko miejsce o wiele bardziej sterylne, ale jeżeli też pomyślimy, że gdzieś po I wojnie światowej pojawiły się pierwsze antybiotyki i potem pojawiały się coraz to nowsze antybiotyki i w znacznej części domeną antybiotyków właśnie miejscem, gdzie najczęściej stosowane były szpitale, więc poprzez selekcję naturalną okazało się, że w szpitale były pełne bakterii, które są odporne na znaczną część antybiotyków. I im więcej tych antybiotyków jako ludzkość potrafiliśmy wynaleźć i oczywiście stosować je później w szpitalach, no tym więcej antybiotykoodpornych bakterii, szczepów selekcjonowaliśmy w szpitalach. I jeżeli dzisiaj pomyślimy, że to jest właśnie środowisko, w którym dzieci przychodzą na świat, no to jest dzisiejszy naturalny kontakt naszych dzieci z zupełnie, zupełnie nowym tworem, czyli z bakteriami, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było szansy spotkać. I nawet tutaj, zwłaszcza jeżeli mówimy o porodach poprzez cesarskie cięcie, wiadomo, że cesarskie cięcie bardzo często jest zabiegiem ratującym życie. I oczywiście, jeżeli lekarz podejmuje taką decyzję, to jak najbardziej to jest ku temu wskazanie, ale to nie powinien być zabieg, tak jak bywało, na przykład była taka praktyka w Stanach Zjednoczonych, że jest to zabieg na życzenie. Powinien by to zabieg, moim zdaniem, jeżeli zachodzi wyższa konieczność, zwłaszcza przede wszystkim dlatego, że właśnie pierwszy kontakt z bakteriami jest związany właśnie z drogami rodnymi matki. No i w następnym etapie będzie to karmienie piersią, kontakt ze skórą,
wszystko, co ewolucyjnie możemy wyobrazić sobie, że było jak najbardziej naturalnym procesem. Dlatego jak najszybsze odchodzenie od karmienia piersią w kierunku karmienia mlekiem sztucznym, no też jest zabiegiem niepożądanym, ponieważ zwłaszcza w dzisiejszych czasach mleko sztuczne już jest w pełni wysterylizowane, sterylizujemy też butelki, smoczki i jesteśmy troszeczkę nadwrażliwi. No i to oczywiście, jak wspominałem, to powoduje, że przeżywalność naszych noworodków powiedzmy w Europie, w Stanach Zjednoczonych jest na najwyższym poziomie w porównaniu do innych krajów rozwijających się. No ale jest to też cena, jest też duża cena, jaką za to płacimy. Cena w postaci największej ilości chorób o podłożu autoimmunologicznych, o nieznanej etiologii, o różnego rodzaju atopowe zapalenia i tak dalej, i tak dalej. To dzisiejsze badania wskazują coraz częściej na fakt, że jest to związane tym, że przeszliśmy w zbyt sterylne warunki i zaburzyliśmy ten naturalną sukcesję bakterii do naszego układu pokarmowego. Fantastyczne. To będzie można może też zaprogramować w związku z tym dzieci, żeby były na przykład bardziej posłuszne albo grzeczniejsze. A moi synowie. Aż tak daleko bym nie szedł. Moi synowie są, że tak powiem, dosyć szczęśliwymi dziećmi, ponieważ często są brudnymi. Tadzik chodzi do przedszkola leśnego. Większość czasu spędza w błocie, czy to zimą, czy to latem. Na przykład właśnie taka higienizacja albo mniejsza higienizacja w przyszłości już po trzecim roku życia również ma wpływ na naszą mikrobiotę, bo są badania, które pokazują, że w domach, w których na przykład jest zmywarka do naczyń, częściej pojawiają się infekcje górnych dróg oddechowych. Czy to niemycie na przykład zbyt częste, a oczywiście tu żartuję, ale chociażby pandemia spowodowała, że coraz częściej używamy silnych środków dezynfekujących. Czy to ma także wpływ na naszą mikrobiotę i na funkcjonowanie naszego organizmu w związku z tym? No tak, mój syn też się urodził podczas pandemii i były też badania pokazujące, że właśnie ta obsesyjna dezynfekcja rąk miała duży wpływ na środowisko i też na mikrobiotę u dzieci, które się rodziły w tamtym czasie. Ja też, grupa nasza, w naszej grupie mamy maksymę, która mówi: myj ręce, ale nie za często. I wiemy, że dzisiaj sobie zdajemy z tego sprawę, że tak, przez to, że nie widzimy tych złych bakterii, czyli bakterii patogennych, najprostszym sposobem było sterylizowanie całego środowiska. Dzisiaj wiemy, że to była tak de facto bomba atomowa i że może uchroniła nas przed jakąś silną infekcją, ale spowodowała dużo, dużo więcej innych reperkusji. Ja zakładam, że w bardzo krótkim czasie nauczymy się, które bakterie są niezbędne w tym pierwszym etapie i najprawdopodobniej będziemy w stanie pomagać tej kolonizacji, czyli może powstaną nowe probiotyki, chociaż prawo, jeżeli mówimy o probiotykach dzisiaj, to zwłaszcza w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, regulacja prawna odnośnie wprowadzania probiotyków jest bardzo skomplikowana. Głównie chodzi o to, że bakterie muszą mieć bardzo długi, muszą, by zastosować daną bakterię, ona musi mieć historyczny rekord, że jest wykorzystywana i nie powodowała negatywnych skutków. I takie bakterie mogą tylko pochodzić z produktów mlecznych, z produktów fermentowalnych, bo tylko te produkty mają udokumentowaną historię, ale tak naprawdę większość innych bakterii, które potrzebujemy,
które kolonizują nasze jelito, one takiej historii udokumentowanej nie będą miały i tutaj będziemy musieli dostarczyć dużo nowej informacji, które posiadamy z naszych badań, ale też będziemy musieli zmienić prawo odnośnie stosowania probiotyków. Wydaje mi się, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, gdzie potrafimy spojrzeć w głąb mikrobiomu po raz pierwszy i widzieć go takim, jaki jest. I też mamy dostęp do sztucznej inteligencji, która pomoże nam rozwiązać ten bardzo skomplikowany problem. A przeczytałam, że zajmuje się pan również wykrywaniem bakterii, drożdży i fagów związanych z przetwarzaniem żywności i z patogenami żywności. Czy może pan powiedzieć, co to znaczy w praktyce? Czy ma to jakieś zastosowanie dla nas, konsumentów i zjadaczy chleba? Jak najbardziej ma. I to jest ta niewidoczna ręka naukowców, która czuwa nad nami w wielu krajach Unii Europejskiej. Wiele produktów spożywczych może być zainfekowanych bakteriami na przykład patogennymi. No i do tej pory to sanepidy w wielu krajach, czyli coś jak w naszym wypadku sanepid musiał kontrolować taką żywność, by mieć pewność, że nie trafia się tam jak na przykład bakteria patogenne. W mojej pracy ja zajmuję się tworzeniem nowych narzędzi w oparciu o biologię molekularną, które ten proces przyspieszą, usprawnią i sprawią, że będzie dużo tańszy. Jeżeli jest dużo tańszy i szybszy, więcej produktów będziemy mogli sprawdzić, nie tylko pod kątem obecności patogenów, ale na przykład też pod kątem obecności bakterii, które mogą przyspieszyć psucie się żywności. Jeszcze chciałabym zapytać pana profesora o wpływ naszego żywienia na mikrobiotę, bo jest to okno na początku w dzieciństwie, no ale myślę, że większość naszych słuchaczy już jest po trzecim roku życia i chciałoby jakoś wpłynąć na swoją mikrobiotę jelitową, więc mam pytanie, co my możemy zrobić i co na przykład szybciej wpływa na zmianę tego mikrobiomu, co wolniej, czy takie badania również przeprowadzacie? Też. Wpływ diety jak najbardziej badaliśmy pod wieloma kątami. Wszystko sprowadza się do tego, by tych bakterii mieć jak najwięcej różnych. Większa bioróżnorodność sprawia, że ewolucyjnie mogliśmy zajmować więcej niszy. Dzisiaj oznacza to, że jeżeli dana bakteria jest potrzebna, czy do wytworzenia danego hormonu, czy do dostarczania jakichś enzymów, czy do produkcji witamin na przykład. Im więcej różnych, tym większa szansa, że któraś z bakterii podejmie działania. Dzisiaj jak ja widzę żywienie, widzę to tak, że tak naprawdę nie odżywiamy siebie, tylko odżywiamy bakterie. A bakterie przetwarzają to i odżywiają nas. Więc bilansując, to jest jakby już stara domena, jeżeli chodzi o dietetykę, ale ją bilansując i sprawiając, że nasza dieta jest jak najbardziej urozmaicona, tym większą szansę dajemy różnym bakteriom, aby mogły się rozwijać i żeby gdzieś tam ich pozycja nie zaniknęła pośród innych bakterii. Ale wszystko sprowadza się do tego, że ta dieta powinna, tak jak wspomniałem, być jak najbardziej urozmaicona. No i wtedy dajemy szansę wszystkim bakteriom rozwijać się w miarę równomiernie. Nasze badania pokazują jednoznacznie, że bakterie, które posiadamy, które skolonizowały nasz układ pokarmowy w tym wczesnym etapie życia, one zawsze tam będą. Są bardzo odporne też na antybiotykoterapię. Antybiotykoterapia zmieni układ kompozycyjny diametralnie, ale większość pokazuje, że po odstawieniu antybiotyków one się zregenerują, wrócą do tej kompozycji, jaka była przed. Z niewielkimi wyjątkami od tej reguły, jeżeli antybiotykoterapia jest naprawdę silna i długoterminowa, wówczas ta racja może trwać bardzo, bardzo długo albo zostawić skutki już na bardzo długi czas.
Generalnie zasada jest też taka, że nowe bakterie po tym wczesnym etapie kolonizacji, nowe bakterie nie mogą wejść, nie mogą, nie mają miejsca, my mówimy na to zamknięta impreza. Biologicznie ma to też znaczenie, ponieważ silna pozycja naszej mikrobioty broni nas przed infekcją bakterii patogennych. Czyli zjadając bakterie, nasze bakterie uratują nas, wyprą inne bakterie poprzez zwykłą kompetycję, wyprą je i nie pozwolą im skolonizować naszego jelita. Niestety jest to też dzieje się podobnie z dobrymi bakteriami, dlatego jeżeli już jesteśmy dorośli, mamy tą florę bakterium rozwiniętą, wówczas nie istnieje coś takiego jak pastylka, którą bierzemy i robimy upgrade naszej mikrobioty. To jest dużo bardziej skomplikowany proces, dlatego też gdy mówimy na przykład o probiotykach, taki probiotyk trzeba zażywać praktycznie cały czas, bo ta bakteria, jeżeli nawet wejdzie w danej ilości, jest w stanie wygenerować jakiś pozytywny efekt dla gospodarza, ona w krótkim czasie zostanie wyparta przez tą grupę bakterii, która tam jest i trzeba ten proces powtórzyć. Więc będzie to dosyć skomplikowany proces, ale niewątpliwie duża część problemów, jakie mamy zdrowotnych na dzień dzisiejszy, czy stres, czy tryb życia, sprawia, że jemy nie to, co chcemy, tylko jemy to, co możemy, albo musimy, albo co nasz tryb życia, czy uwarunkowania finansowe pozwalają nam. I to sprawia, że kompozycja bakterii zmienia się diametralnie i część bakterii nie ma prawa głosu, ponieważ jest ich za mało. Wiemy dokładnie dzisiaj, jak to wygląda na przykładzie sytuacji politycznej. Najlepiej by było, gdyby więcej grup miało prawo głosu. Jeżeli jest jedna tylko grupa, która dominuje, wiadomo, że to prędzej czy później wywoła jakiś problem. Z bakteriami jest tak samo. Nie możemy pozwolić, żeby dana grupa bakterii przejęła kontrolę. Jedząc tylko na przykład same białka, grupa bakterii, proteobakterii zacznie dominować i w krótkim okresie czasu może to działać, a długoterminowo zacznie to tworzyć nowe problemy, ponieważ układ odpornościowy zacznie być podejrzliwy, dlaczego tych bakterii jest tak dużo, może wywołać na przykład low grade inflammation, to się nazywa niski stan zapalny i taki niski stan zapalny niszczy na przykład nam czustkę i mamy cukrzycę typu pierwszego. Dlatego dieta jest bardzo ważna, ale to, czy już dzisiaj mamy sporo informacji, wiedząc, jaki mamy mikrobiom, możemy powiedzieć na przykład, niektórych bakterii nam brakuje, czy może nie brakuje, ale są na bardzo niskim poziomie, że nie widzimy ich na tym obrazie i wiemy, jaką dietę zastosować, aby podbić je trochę do góry, tak żeby ta bioróżnorodność była jak największa. To właśnie najnowsze osiągnięcia techniczne i najnowszy sposób patrzenia na nasz mikrobiom pozwala nam właśnie na podejmowanie takich decyzji już dzisiaj. A jakie mamy dziś metody do analizy mikrobioty? Bo powiedział pan, że już wiemy, że metoda płytkowa nie działa. Ja z moimi synami czasem hodujemy na płytce odciski palców i oglądamy, ile bakterii wyhodowali na swoich dłoniach, ale rozumiem, że jelit to nie dotyczy. To co możemy zrobić, żeby zbadać swój mikrobiom jelitowy? Dokładnie tak. To mikrobiologia klasyczna tutaj w 100% zawodzi i może nam tak naprawdę dostarczyć mylne informacje, chociaż widzę, że niektóre firmy oferują taki test. Ja nie mówię, że on jest zupełnie nieprzydatny, ale jego interpretacja jest bardzo, powinna być prowadzona z dużą ostrożnością i z dużą dozą wiedzy. Dzisiaj, żeby sprawdzić nasz mikrobiom, to mamy tylko do wyboru metody molekularne i one w zasadzie dzielą się na dwie metody. Jedna, bez wchodzenia w szczegółów, nazywa się metodą analizy mikrobiomu poprzez sekwencjonowanie genu 16S.
rRNA. Gen 16S to jest taki uniwersalny kod bakterii, jednak ta metoda moim zdaniem nie powinna być stosowana do analizy mikrobiomu na rynku. To jest metoda typowo laboratoryjna, typowo przeznaczona do analizy w warunkach kontrolowanych. My je wykorzystujemy na przykład, żeby sprawdzić różnicę pomiędzy 50 myszami, które otrzymały jakieś antybiotyk na przykład, a 50 myszami, które go nie otrzymały. To jest analiza tylko porównawcza w bardzo kontrolowanych warunkach i musimy mieć zawsze tą grupę kontrolną. W przeciwnym razie jest bardzo nieporównywalna i można wyciągnąć dużo mylnych wniosków. Nie mówiąc o tym, że jest to bardzo płytka metoda, czyli nie informuje nas na poziomie gatunku, jakie bakterie mamy, to jest najczęściej poziom rodzaju. Więc by spojrzeć w mikrobiom, musimy użyć metody molekularnej, sekwencjonowania DNA, ale jest to metoda niestety sekwencjonowania całogenomowego. Dlaczego niestety? Bo zazwyczaj te metody są trochę droższe, chociaż już dzisiaj te ceny mocno spadają, ponieważ technologia się bardzo rozwija. Jakbym miał dzisiaj polecić metodę, nie chcę, żeby to była autoreklama, ale jakbym miał polecić metodę, to rzeczywiście, tak jak pani wspomniała na początku, jestem patronem programu naukowego, który jest, jestem z niego bardzo dumny, bo to jest polski projekt, gdzie wspólnie z lekarzami i naukowcami postanowiliśmy stworzyć test, który pozwoli odwzorować kompozycję i potencjał genetyczny bakterii takim, jakim jest, gdzie ten obraz będzie jak najmniej zaburzony poprzez same wykonanie technologii. Dzisiaj z uwagi na moją profesję wiem, jakie są limitacje wielu metod, więc musieliśmy dobrać technologię przede wszystkim sekwencjonowania, ale też sposób przygotowania próbki tak, by uzyskać pełen, prawidłowy obraz, tak, żeby ten obraz potem mógł być interpretowany przez dietetyka czy przez lekarza, tak, żeby on się nie musiał zastanawiać, jak bardzo ten obraz jest zaburzony ze względu na metodę, którą wykorzystaliśmy. I taki test chyba jest na skalę prawie że światową, to jest jeden z niewielu, jeżeli nie jedyny. To jest test właśnie, który się nazywa Nanobiom, oferowany przez firmę GenX-One. I z tego, co wiem, jest niewiele firm, które podchodzą do tematu w bardzo podobny sposób, tak żeby przeanalizować DNA dokładnie takim, jakim jest, w tych samych proporcjach, w jak największych ilościach, by móc podjąć decyzję nie tylko o tym, jakie bakterie mamy, w jakich proporcjach występują, ale też co one robią, jakie mają szlaki metaboliczne, jaki mają potencjał genetyczny, czyli co tak naprawdę one tam mogą robić. Czyli jest to test, któremu nawet ja, zwykły człowiek, mogłabym się poddać, tak? Tak, każdy może się poddać temu testowi. Oczywiście tutaj może mały spoiler alert, że ten test jest na tyle, wybiega w czasie, że odpowiada już na dużo więcej pytań, aniżeli dzisiaj jesteśmy w stanie zadać. Mm-hmm. To znaczy jest tam tak dużo informacji, że nie do końca wiemy, o co pytać te dane, więc za każdym razem, gdy pojawiają się nowe publikacje naukowe, nowe informacje, zaczynamy patrzeć w te same dane raz jeszcze, by wyciągać kolejne wnioski. Oczywiście na tym etapie jesteśmy w stanie już bardzo dużo powiedzieć właśnie odnośnie indeksów bioróżnorodności, czy mamy wystarczająco różnych bakterii, czy coś się dzieje bardzo nie tak, czy niektóre bakterie trzeba podbić do góry, ponieważ jest ich bardzo za mało, czy mamy stan chorobowy, to już jesteśmy w stanie wyczytać z mikrobiomu, ale to, czy powinniśmy zastosować długoterminową inną dietę, by na przykład wyleczyć się z cukrzycy, moim zdaniem będzie możliwe, ale na to potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu. Fascynujący temat. To w takim razie, jeśli mogę, umawiam się na rozmowę za kilka lat z panem profesorem, żebyśmy stwierdzili, w jaki sposób
posunęła się nauka do przodu i co jeszcze możemy się dowiedzieć z tego, co teraz możemy zbadać? Bardzo chętnie. To ja jeszcze ostatnie pytanie zadam a propos tego głosu bakterii i dochodzenia ich do głosu, ponieważ pani profesor Ewa Stachowska mówiła, że bardziej wyedukowani jej pacjenci przychodzą i mówią, no zjadłam dużo słodyczy, ale to nie był mój wybór i nie była moja decyzja, tylko moje bakterie kazały mi podjąć tę decyzję żywieniową. Czy tak mogą się tłumaczyć nasi pacjenci, czy jednak niekoniecznie? Zdecydowanie tak. Okazuje się, że nasze nawyki żywieniowe, czyli to, co w danym momencie nasz mózg ma ochotę zjeść, bo tak do tego to się sprowadza, dzisiaj mam ochotę na to, to jest jednak sygnał chemiczny, który skądś pochodzi. I coraz więcej bada na to, że to jest sygnał chemiczny, który pochodzi z jelita, czyli pochodzi najprawdopodobniej od bakterii, czyli bakterie w naszej ocenie może to wyglądać tak, że jeżeli spada ich ilość, zaczynają generować pewien sygnał chemiczny, który z kolejnym sygnałem chemicznym dociera do naszego mózgu i to daje nam feedback, czyli informację zwrotną, że powinniśmy zjeść trochę więcej czegoś, co pomoże tym bakteriom się podejść do góry, co ewolucyjnie miałoby perfekcyjne znaczenie, bo to znaczy, że wtedy jemy też to, niekoniecznie tylko to, co możemy znaleźć, ale też to, czego potrzebuje nasz organizm. Czyli jeżeli potrzebuje trochę więcej witamin, jeżeli potrzebuje danego związku, które dane bakterie mogą przetworzyć, to najprawdopodobniej jest to informacja sterowana z jelita, co brzmi może troszeczkę strasznie, że jesteśmy super organizmem, który tak naprawdę jest sterowalny przez nasze bakterie, ale wszystko wskazuje na to, że tak jest. No tak, to wykorzystajmy też naszą wiedzę i jednak może korzystajmy częściej z prebiotyków i z błonnika i z warzyw pełnoziarnistych produktów zbożowych, a nie tylko z przetworzonej żywności i słodyczy. Jak najbardziej. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor Łukasz Krych z Uniwersytetu w Kopenhadze był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję pięknie, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Sponsorem odcinka była Activia. Zadbaj o zdrowie jelit z pysznymi jogurtami Activia również w wariantach bez dodatku cukru. Produkcja Studio Plac.